Pod koniec zeszłego roku media obiegła smutna wieść o śmierci Żory Korolajowa. Energiczny i uśmiechnięty 34-latek był znany szerokiej publiczności głównie za sprawą udziału w Tańcu z Gwiazdami. Celebryta odszedł 21 grudnia, a informacje o jego śmierci potwierdziła partnerka Ewelina Bator, z którą tancerz był związany od 5 lat. Bator prosiła, by nie spekulować na temat przyczyny zgonu mężczyzny i pozwolić rodzinie przeżywać żałobę w spokoju. Teraz po raz pierwszy od kilku tygodni zabrała głos, opisując, jak teraz wygląda jej życie. Najtrudniejszy miesiąc w moim życiu. Z dnia na dzień tęsknota rośnie do rozmiarów niewyobrażalnych. Czytam, dużo czytam, słucham ludzi, którzy przeżyli to, co ja, jesteście wszyscy tacy dzielni. Staram się zrozumieć coś, czego zrozumieć nie można. Tutaj zostaje tylko wiara, poszerzenie świadomości, że jest o wiele więcej niż to, co tutaj znamy. Wiara, że to więcej to szczęście i wielka opieka. Wiara, że tam jest nowe życie, napisała Ewelina na Instagramie. Tak mało mówi się o żałobie. Każdy ma swoje utraty drogi, wie jak powinniśmy reagować i jak się zachowywać. Wydaje się nam, że powinniśmy umieć to przeżyć tak, jak sobie to wyobraziliśmy. Ale to wszystko tak nie działa. Poziom abstrakcyjności sytuacji wywołuje bardzo abstrakcyjne zachowania i uczucia. Każdy, nawet będąc w gronie przyjaciół, rodziny, musi nauczyć się z tym żyć sam. Ja się uczę, staram się każdego dnia, dodała w emocjonalnym wpisie. Ewelina Bator zaapelowała też do tych osób, które mają w swoim gronie osoby w żałobie, by udzielały im wsparcia. Sama obecność i niezmienność relacji wiele znaczy dla tych, którzy właśnie kogoś stracili. Tyle dostaje wsparcia. Jeżeli ktoś z waszych znajomych, przyjaciół przeżywa podobną tragedię, bądźcie z nimi, nic więcej. Wystarczy wasza obecność, to więcej niż możecie sobie wyobrazić. Nie zmieniajcie się. W ich życiu tak wiele się zmieniło, że chociaż wy zostańcie tacy, jakimi dla nich byliście. Nie bójcie się, że powiecie coś złego, że się uśmiechniecie, a może nie powinniście. Powinniście. Bądźcie. Niech chociaż to się nie zmienia. Jeszcze pewnie wiele będzie takich miesięcy, w których nie masz siły nawet łapać powietrza, ale dlatego kogoś trzeba się starać. Każdego dnia mimo wszystko myślę o tym, jak dużo dostałam, a nie jak bardzo wiele mi zabrano, pisze Ewelina.